Hej, mały, co jest? Nie wstyd ci płakać, taki duży chłopak? Przyjechałam do domu, do mamy. A mama wyjechała. I ona przyjedzie do domu, a mnie nie będzie. Ja jej nie spotkam, bo nie, już nie ma pociągu. A samolot jeszcze nie zabrać. Powiedz wszystko po kolei. Mówisz tak, że nic z tego nie mogę zrozumieć. Sygnał odjazdu. Ja przyjechałam do mamy, bo mama była w sanatorium. Ale mama wyjechała. Mama przyjedzie do domu, a mnie nie będzie. Ja jej nie spotkam, bo już nie ma pociągu. Samolot nie chce. No, teraz wszystko jasne, chodź. Franek, jesteś tam? Jestem, a co? Ten z Krynicy 43-120 jedzie o czasie. Jest już spóźniony. No już 134 minuty. To nie był jeszcze u ciebie. Będzie za ekspresem 21-601. A co jest? Nic. Lewy tor zmieniają. Wszystkie lecą po prawy. No to cześć. Daj mi drogę i wyłącz megafon. Ty, śmiej się, śmiej. Kawałów ci się zachciewa? Masz mi za to 3 piwa postawić, jasne? Dziękuję bardzo panu, to ja tu zaczekam na mamę. Mama jedzie pośpiesznym, on tu nie staje. Masz już drogę. Siadaj, podwiozę cię gdzie trzeba. Wolna droga. Mógłbym tak jechać całe życie. Jak zaczynałem, to też tak mówiłem. I teraz. Ale przecież dalej pan jeździ. Ano jeżdżę. No i gdzie on się podziewa? Przepadł jak kamień w wodę. O, jest. Idzie. No, i gdzieś ty się podziewał? Czy pomyślałeś chociaż o tym? Słuchaj. Z Krynicy i Zagórza. Planowy przyjazd godzina 18:12. Jest opóźniony 40 minut. Ty to masz zawsze szczęście. Pociągu, my tu za się zostaniemy. A ty idź, szukaj go. Idź poszukaj, ale no ale gdzie? No skąd ja to mogę wiedzieć? Sam mówiłeś, że między wami mężczyznami nie może być tajemnic. Mówiłeś, że Krzyś jest już dorosły i że sam będziesz go wychowywać. No to na co czekasz? Idź, szukaj go. Wiesz, jak byłem w twoim wieku, to chciałem pojechać w świat. A potem, jak zacząłem jeździć na kolei, pomyślałem sobie tak. Pociągi są na całym świecie, od kraju do kraju. I tak na całej ziemi. Jak jestem maszynistą, to tymi torami cały świat objadę. Wolna droga. Wolna droga. Dowiozłem cię na czas.
Dziękuję panu. Szkoda, że mama pana nie zna. Ha, może jeszcze pozna, jeżdżę na tej trasie. No wyskakuj szybko, bo nie wolno mi tu długo stać. To do widzenia. Do widzenia, cześć, do zobaczenia. Chciałem ci powiedzieć. O, jest Krzysie! Mamusiu! Jest! Nareszcie!